Dziewiąta rocznica powstania kaplicy świętego Mikołaja Biskupa oraz ogólnopolski konkurs na kartkę świąteczną były powodem wczorajszej wizyty biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego w jeleniogórskim areszcie śledczym. Resocjalizacja poprzez sztukę i szeroko pojętą kulturę, między innymi takie formy pracy z więźniami, stosuje się w jeleniogórskiej jednostce. Sporym zainteresowaniem wśród osadzonych cieszy się uczestnictwo w grupie teatralnej Za Murem oraz udział w wielu przedsięwzięciach charytatywnych. Jednym z nich jest właśnie ogólnopolski konkurs na kartkę świąteczną. W tym roku odbyła się jego 5. edycja. Akcja ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku udział wzięło ponad 40 skazanych z całej Polski, którzy przysłali do nas swoje prace. Kilkudziesięciu młodych ludzi, uczniów różnych szkół jeleniogórskich. Dlatego też zainteresowanie co roku mamy coraz większe. Nas to też bardzo cieszy, bo czym większe zainteresowanie, tym tak jakby więcej my możemy wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Konkurs skierowany jest do osób przebywających w jednostkach penitencjarnych oraz do dzieci i młodzieży. Głównym celem jest resocjalizacja osadzonych poprzez różne formy artystyczne, ale przede wszystkim zbieranie pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Technika wykonywania prac jest dowolna, w większości są to rysunki. Konkurs jest zaprojektowany tak, aby tutaj osadzeni plus uczniowie ze szkół, z przedszkoli, z jednostek innych z Polski mogli również wziąć udział. Dlatego też przysyłają swoje prace, a komisja wybiera, po czym te kartki trafiają do wydruku i trafiają na stoły. Akcja jest pańskim zdaniem potrzebna? Wydaje mi się, że jest bardzo potrzebna. Nawiązuje to do przekazu uczuć między człowiek a człowiek. Nie tylko elektronika jest przekazem dla człowieka. Dla człowieka jest obraz i pismo ważne. Kartki będzie można kupić m.in. w Jeleniogórskim Teatrze Norwida.